Siema, siema, zapraszam Was na vlog, w którym będę chciał Wam w praktyce pokazać, jak wejść na gumę ze sprzęgła. Zainstalowałem kamerę tutaj, żeby było pokazane też, jak to wygląda na noga na hamulcu, że musi być. Postaram się też zahamować, żeby było wiadomo, o co chodzi. I krok po kroku prześledzić, ale że tak powiem w praktyce, to co Wam kiedyś w takim vlogu opowiadałem na sucho. Przede wszystkim trzeba sobie znaleźć bezpieczne jakieś miejsce, gdzie jest mało samochodów. Nikt nas nie będzie stresował, przeszkadzał. My też, żebyśmy komuś tam nie przeszkadzali. Czyli tak. Czy pięści ćwiartka od początku siedziska. W moim przypadku to jest raz, dwa, trzy i ćwiartka. Jeszcze do tyłu muszę się przesunąć. I zaczniemy sobie po prostu krok po kroku, tak jak ja Wam to tłumaczyłem. Mam zapiętą dwójkę, palce, dwa palce na sprzęgle, ręka na gazie, prędkość mamy, przypuśćmy, tam te 35. I teraz tak, dodajemy gazu i strzelamy. O, i nas podrywa. O, o takie coś chodzi na początku. Nie mam jeszcze teraz nogi na hamulcu, bo po prostu to jest takie delikatne podrywanie, ale można sobie położyć tą nogę na hamulcu. Oczywiście kolana, oczywiście nogami trzymamy motocykl, żeby ktoś nie, czasami w rozkroku jakimś nie siedział. Czyli jeszcze raz, między 30 a 40 na godzinę pomalutku i sobie, że tak powiem, strzelamy. O, i staramy się go trochę przeciągnąć gazem. O. Pierwsze kroki to są tak delikatnie, żebyśmy po prostu wiedzieli, że on sobie tam podskakuje. No, to się nic naprawdę nie stanie, można sobie to trenować. I teraz, tak jak widać, tutaj trzymam nogę na hamulcu. Tu kolega Enduro Gumo podpowiedział, że lewa noga, żeby trzymać pod dźwignią biegów. Bardzo dobrze podpowiedział. Przy dużym przechyle jest to bardzo potrzebne. I tak samo, pamiętajcie, dupa do tyłu, 30-40 na godzinę. Aha, i teraz tak, jeszcze jedna ważna rzecz. Jak ja tutaj trzymam kolanami motocykl, nie? Oczywiście stopami też, nie? To nie ma tak, że mamy gdzieś je po prostu pokrzywione na boki, po prostu muszą być w prostej linii przylegające do motocykla. No i próbujemy dalej. O! Spróbujemy teraz dłużej pociągnąć. O, teraz było dłużej. No i teraz ten, że tak powiem, podnoszenie tego koła jest niewielkie. Nie ma czego się obawiać i sobie po prostu teraz trenować. Najważniejsze, żeby było wiadomo, ile dać gazu, w jakim momencie strzelić z tego sprzęgła, żeby po prostu ten motocykl nam się unosił. Ok, teraz ja postaram się zrobić, trochę go wyżej podnieść, czyli trochę więcej gazu. O. Czyli zwalniamy za każdym razem do danej prędkości. A, nie, jedna ważna rzecz jeszcze teraz. Nie jedziemy na zupełnie odpuszczonym gazie. Lekko tego gazu musi być, żeby ten motocykl się w jakiś tam sposób toczył, nie? I znowu to samo. I tak cały czas, cały czas, cały czas. I teraz to trzymanie motocykla jest bardzo ważne, bo w pewnym momencie, kiedy już Wam mocno podniesie ten motocykl do góry, po prostu Wam nogi spadną spod nóżków. Musicie o tym pamiętać, że po prostu muszą być te nogi
trzeba się trzymać tego motocykla, nie? Dobra. Czyli tak. Dupa do tyłu. Teraz będę chciał pokazać nogę trzymaną na, że tak powiem, w tej chwili, jak ją trzymam na hamulcu, jak gdyby palce podwijam do góry, nie? Bo każdy przechył motocykla, pójście koła do góry powoduje to, że ta noga nam opada. I dlatego mówiłem, że to jest taki bezpiecznik, że niewiednie to robimy, ale też sobie przeszkadzamy, żeby dłużej pojechać na tej gumie, bo jeżeli hamujemy, to po prostu koło nam opada. Dobra. No i jeżeli to macie wyćwiczone, czyli to strzelanie ze sprzęgła z tym gazem, to już macie podstawy do tego i dobrze się trzymacie na tym motocyklu. Macie podstawy do tego, żeby dalej trenować i po prostu rozwijać to, co się uczycie. Tak jak też jeszcze wspomniałem, że motocykl wam krzywdy nie zrobi, jak trzymacie tą nogę, już się przyzwyczajicie na tym hamulcu, odkręcicie tą manetkę, macie ten jakiś tam poziom, że to, że tak powiem, koło że tak powiem, nie opadnie, trzymacie ją na gazie i macie ten jak gdyby taki płynny pęd, nie? I kończy się wam już gaz, czyli tak, nie nadrobicie sobie, że tak powiem, tym regulacją gazu, balansem nie nadrobicie, ale po prostu nadrobicie mocą tego motocykla, że będzie wam jak najdłużej szedł na tym kole do przodu. No wiadomo, jeżeli się kończą już obroty, no to motocykl wam po prostu opada. Teraz to już muszę pokazać, jak to jest z tym hamulcem, żeby ta noga była wyćwiczona, żeby było wiadomo. Ja mam to wyćwiczone, ta noga moja to działa po prostu, ja nawet staram się, żeby działała w drugą stronę, żeby nie stykała tego hamulca. I tutaj to, co kolega Guma mówił, starajcie się właśnie trzymać stopę pod, jak najbardziej pod dźwignią biegu. Bo przy dużym przechyle macie takie jakby zaparcie, że na was nie zrzuci. I jeszcze podstawa jedna. Tak jak ja przyoczyłem na siedzenie moje, że się ślizga, a to była wina spodni po prostu. Czasami wystarczy spodnie zmienić, żeby po prostu były bardziej tępe i jest ok. Dobra, postaram się teraz wam pokazać, jak to jest z tym hamulcem. Teraz w tej chwili go trzymam u góry, nogę. O! Nadosiłem hamulec, spadłem. O, i to jeszcze z piskiem. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale z piskiem spadłem. Po prostu to staje się bardzo bezpieczne, jeżeli to robimy. Umiemy, wiemy, o co chodzi. I dlatego ja po prostu nie mówię wam tego w skrócie jakimś, tylko staram się tłumaczyć tak obszernie, tak jak do czego ja dochodziłem, bo mi nikt tego tak nie mówił. A wiem, że każdy by chciał, to też było zawsze moje marzenie, żeby to potrafić.
Co prawda teraz muszę się tutaj na tym motocyklu tak samo uczyć jak i wy, bo muszę go wyczuć. W późniejszym etapie, jak już będziecie mieli to wszystko wyćwiczone i, że tak powiem, to strzelanie ze sprzęgła będzie wam fajnie wychodziło, to będziecie to robić, że tak powiem, w takim automacie i będziecie się starali sami dopomóc motocyklowi, żeby podnosił to koło przednie, a w ten sposób, że będziecie w jakiś sposób swoim ciałem robić kompresję, czyli wymuszać na nim, żeby po prostu widelec się ugiął i go podrywać. Wtedy potrzeba mniej gazu, on sobie wtedy stabilnie sam się, że tak powiem, normuje. Dobra, teraz moja próba taka dłuższego pojechania, zobaczymy, czy mi się uda. Tu cały czas kamera będzie nagrywała, też będę pokazywał, jak można sobie nadrobić tym gazem i tego musicie się nauczyć, operowania gazem, żeby po prostu też mieć kontrolę nad tym, co z motocyklem się dzieje. O, teraz to mi nie wyszło, nie wiem, chyba zapiąłem sobie trójkę, za mocno wcisnąłem, znaczy wsunąłem nogę pod dźwignię biegów. Tak to się w tym motocyklu dzieje, że mi się przełącza. Strasznie ja tutaj muszę być z tyłu tego motocykla. O! To było piękne, to już mi się zaczęło podobać. Ale chyba mi ta noga po prostu za mocno na hamulec schodzi, dlatego tak krótko jadę, muszę sobie po prostu to... można sobie dźwignię po prostu opuścić trochę niżej i wtedy, że tak powiem, będzie lepiej. W 701 specjalnie sobie opuszczałem ten dźwignię hamulca tylnego, żebym nie miał takiego dojścia do niej. Tego nie będzie widać, ale dupsko moje przy, że tak powiem, przy spadaniu przedniego koła podnoszę do góry, jak gdyby przytrzymując tą kierownicę, taki to jest odruch. Na pewno jak to spróbujecie, to będziecie wiedzieli, o co chodzi, żeby po prostu tak nie opadał gwałtownie. O, ja po prostu wstaję razem z motocyklem, on spada, a ja wstaję z nim. No i teraz dobry rider albo by się wysunął jeszcze do tyłu, jeszcze próbował pobalansować, lub ewentualnie zmienia sobie bieg na trzeci. Ale ja powiem tak, że ja staram się uczyć na wolnym, że tak powiem, chcę dojść do tego, żeby po prostu wolno jechać na tej gumie. Ale ja się tego nauczę. W zeszłym roku mi przeszkodził wypadek. Bo sobie tylko trenowałem niecałe 2 miesiące tą gumę, 1,5 miesiąca. I zaraz już nie miałem supermoto. A czyli trenujemy dalej. Teraz, jak gdyby już zapracowałem balansem, żeby po prostu dłużej pojechać,
A to nie była taka świeca standard, że po prostu już jest ten kąt, gdzie po prostu jesteśmy, że tak powiem, na takiej równoważni, gdzie praktycznie już tutaj mało trzeba, żeby po prostu cały czas śmigać na tym kole. A jeszcze nie to. Ale w tej chwili już staram się go ciągnąć do siebie, żeby, że tak powiem, ważna rzecz. Słuchajcie, jeżeli wy sobie już zaczynacie pomagać ciałem, czyli robicie tą kompresję, podciągacie go do siebie, wtedy mniej gazu używacie i macie więcej tego gazu do manipulowania, żeby po prostu dłużej na tym kole pojechać. To jest też bardzo ważne. Ja na początku to byłem załamany, jak usiadłem na niego, mówię, kurde, to nie jedzie, to nie wchodzi na gumę. Tego KTM Duke'a wziąłem 690, to praktycznie tam przy takiej pozycji zwykłej szedł, nie wiem, dwójka, trójka, podrywało to koło, a ten jakoś nie idzie i sobie myślę tak, coś jest z tymi przekładniami, trzeba coś tu pokombinować, nie ma mocy. A tu kwestia jest taka, że po prostu naprawdę muszę być mocno odchylony do tyłu. Bardzo mocno. Także podniosłem go trochę na lagach do góry. Przesunąłem kierownicę trochę jeszcze do mnie. Jeszcze ją przesunę tutaj do mnie. Tak gdzieś jeszcze o 2-3 cm, żebym nie musiał tak aż z tyłu być. Chciałbym, żeby to, co wam tutaj tłumaczę, było wam pomocne, żebyście nie bali się i sobie po prostu pomału to trenowali. Jest to naprawdę fajne. I chodzi o co, że po prostu robicie to sobie wszystko, że tak powiem, wolno, po swojemu, tak jak wam to po prostu pasuje. Nie macie jakiegoś tam nacisku, że o, bo muszę. Róbcie sobie to po prostu często, czyli trenujcie, ale po prostu bez żadnych tam stresów, coś nie wychodzi, jeden dzień, dwa treningów, już będzie lepiej, naprawdę, zobaczycie, to jest coraz lepiej. I jeszcze jedna ważna rzecz, ciśnienie w oponie tylnej mam na jedną atmosferę. Lepiej jest, jak jest mało powietrza i wtedy on się nam ładnie klei do tego asfaltu.